dzień. Bardzo ciepło, choć grudniowy. Pozdrawiam. Co jest, Gosiu? Przepraszam pana, czy to pana worek? Jaki worek, Gosiu? Jaki worek? Ja mam worek tutaj. To jest mój worek i mogę mu wysadzić. A tobie też teraz mogę zdjęcie przynotować, jak trzeba będzie. Ojej, to chyba worek świętego Mikołaja. Niedługo święta, muszę go odnaleźć. Przecież tyle dzieciaków czeka na prezenty. Co jest? Co mnie budzi? Jakie święta? Na święta to ja tu mam. Nie lalki, to gówno. Nie wiadomo, czy święta będą. Nie wiadomo, czy święta będą w tym roku. Nie wiadomo, czy przyjadę. Modla się kończy. A jakie święta? Już nie była, nie wiem czy dojdę. Z tym korkiem. Może będę. Takie Mikołajki wam dam i spieprzać. Na razie. Moja opinia tego jest taka. Codziennie nielegalni imigranci z Laponii. Z Laponii, nie z Japonii, proszę państwa. Wiecie gdzie jest Laponia? 2136 km gdzieś od Szczecina, mniej więcej, tak sobie obliczyłem, tak według danych CBS, sprawdziłem to, mniej więcej tak to wygląda, 2136 km to są dane z CBS, bo IBS mówi, że troszkę inaczej się to różni, mniej więcej 60,000 mieszkańców Laponii przekracza nielegalnie granicę. Ja pytałem prezydenta Krzyska, bo oficjalną petycję wystosowałem. It's another problem. Santa Claus is coming to town. A ja mówię, burć, tak być nie może. Nielegalni imigranci z Laponii zabierają dzieciom marzenia. To wszystko jest za dzieci. Max TV, mówię jak jest. Dobra, nalej wody.